Serwus, YouTube, dzień dobry, wszystkich bardzo, gracie Bartrysz, jej Stevinki, to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jest Eliska. Hejka! I dzisiaj chcecie taki nietypowy filmik, dlatego że ogólnie dalej nie ma komputera, także słuchajcie, musimy sobie jakieś radzić, także dzisiaj słuchajcie, robimy takie mini Q&A razem z Eliską, czekaliście w sumie na ten odcinek i ogółem pytania mamy z głów naszych, jakby wymyśliłyśmy parę, no i też słuchajcie, się troszeczkę wspomogliśmy Instagramem, także zapraszam na mojego Instagrama, na Eliski Instagrama, wszystko macie w opisie. No i też na TikToka wiadomo i chciałam Wam podziękować za 50 tysięcy subskrypcji na Milki Plusie i dzisiaj tam był odcinek, więc udało się słuchajcie jakoś nagrać, także mam nadzieję, że damy radę. Dzisiaj będę miała ten komputer, także jutro już powinien być normalny filmik, mam nadzieję, ale zobaczymy. Dobra, to pierwsze pytanie, ale czekaj, jeszcze słuchajcie, czekajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapki w górę, jakby duży łapek w górę. Jak będzie tutaj dużo łapek, to nagramy więcej takich jakby vlogowych odcinków, także zobaczymy. A ty, Eliza, możesz zacząć. Która jest starsza? Ty jesteś starsza. No, mocne pytanie, ja jestem starsza o 5 lat, no. Tak, która się lepiej uczy, jest ja. Emilka. Zdecydowanie ja, stara. Niezdecydowanie. Która jest wredniejsza, Emilka? Ja też, ja no. Zdecydowanie, Ema. Która lepiej buduje w Minecraft? Ja. Ja. Nie, Eliza. Ja. Ty stawiasz jakiegoś dirta na środku ja i lepiej to jest buduję super. W Minecraft. Nie, nie, absolutnie. Ej, sorry. Ej. Absolutnie. Uważam, że ja mam talent do budowania w Minecrafcie. Jakby według mnie totalnie ja lepiej buduję. Cie, tak sobie wmawiaj. No nie, tak jest. Tak było i potem się obudziłaś. Dobra. Która jest bardziej wrażliwa? Ja. Ty. No chyba ty mimo wszystko. Jesteś ja płakałam na piosence jak zmarł pies. No. Dobra. Która ma większe powodzenie? Ema. Która byłaby w stanie wyjść z domu po kłótni z rodzicami, Emma. No ja. Zdecydowanie. Przecież... Upsi. Ty byś wyszła w ogóle po ciebie. Ty byś na przykład miała balonę. Dobra, która wyjdzie pierwsza za mąż? Eliza. Ja. Która jest bardziej dziecinna? Ty. Ty. Jasne, Eliza jest pasją człowieką. Firma, biznes, jadę na dwa kanały, dodatku szkoła, patrzę się na przyszłość. A ty co robisz? TikToki nagrywasz. A nie tak, że ja wcale nie nagrywam, ja nie mam TikToka, nie. To nie wbijajcie na TikToka. Dalej. No. Czyli podejmij decyzję, ty jesteś bardziej dziecinna. No. Która lepiej tańczy? Ja. Dobra, to już jest bez konkurencji. Ja. Ty już nigdy więcej nie tańczysz. Ja po prostu, jakby Eliza mi ostatnio pokazała filmik z mojej 18, jak tańczy sobie z moją przyjaciółką, z Weroniką, którą pozdrawiam. Jakby jak ja zobaczyłam wtedy pierwszy raz, jak ja wyglądam z boku, jak tańczę, miałam takie... To jestem ja? Naprawdę się tak ruszam? Jakby to było ostatni raz, jak tańczyłam. Która ładniej pisze? Emilka, ja nie umiem pisać. Ja i też nie piszę jakoś pięknie, ale jakby wydaje mi się, że w porównaniu do Elizy to jest naprawdę... Dalej. Kaligrafia. Jaki... nie. No, która się... Co? Która się stara bardziej? Ja. Jeśli chodzi o rzeczy, w sensie przykłada się. Ja się zawsze przykładam. Jak ja coś robię, to ja się przykładam do tego. Ja nie. A Eliza? Zaczęłam sprzątać. Zaczęłam sprzątać teraz jest za 9:15. Zaczęłam sprzątać około 13:30. Do jakiejś pół godziny siedzę, bo mi się już nie chce sprzątać. No i taka jest właśnie Eliza, nie? Dalej, jaki mamy kontakt? Dobry. Myślę, że bardzo dobry mamy kontakt. No, też mi się tak wydaje. Tak, porównując inne rodzeństwa i tak dalej, to wydaje mi się, że mamy świetny kontakt. No, to już wszyscy chyba mówią, że mamy no, dużo osób nam mówi, że mamy dobry ale kontakt. Ale my tak mamy, że jak idziemy zawsze znajomych naszych rodziców, to na przykład jest tak, że po prostu siedzimy razem i no i mam tylko... No i, wiecie, i tak sobie siedzimy, ja tak wiecie, siedzieli i wszyscy mówią, uuu, jakie fajne córeczki. A my takie, wiadomo, nie? Wiadomo, nie. No ale nie, nie jest tak zawsze, to wiadomo, że jakby wiadomo, że się kłócimy, ale myślę, że nie jakoś często czy coś. Dobra, nasz największy przypał. Ja nie wiem, jaki jest nasz największy przypał. A ja bym chciała poruszyć temat, jak kiedyś Emilka była w gimnazjum. Co? I to było w gimnazjum czy w liceum? No nie wiem, co ty powiesz, no nie wiem, ja powiem co, no. I ja wtedy byłam chyba chora, albo miałam ma później do szkoły. I Emilka często po prostu uciekała sobie z lekcji, albo nie chodziła po prostu na lekcję. Cicho, ja opowiadam. Ja miałam taką kiedyś dużą komodę jeszcze przed remontem. No weź tego nie opowiadaj! Komodę miałam! Nie opowiadaj tego, stara! Emilka się schowała z tą komodą, bo chciała zostać w domu i nie chciała iść do szkoły i nasza mama jej zauważyła, no i nie poszła do szkoły i się tam zawsze chowała. No i nawet, mówię, że nasi rodzice tego nawet nie wiedzą, bo się teraz się dowiedzieli. No i co? Normalna, stara. Ja nie mogę, to nie tak. Ja po prostu wtedy miałam gorszy dzień na pewno i... To ty masz codziennie gorszy dzień! Ja mam ciężkie życie. Jakby to po prostu wtedy, jakby chodźcie do szkoły, chodźcie na wagary, jakby to nie, to jest wąsło, tak? To nie było i dalej. I to nie jest nasz wspólny przypał. A, to nasz przypał, kurde. To jest nasz wspólny taki... Nie wiem, szczerze powiedziawszy, to nie wiem. Nie wiem, czy jest jakiś, nie wiem, czy mamy jakiś w ogóle przypał. Na pewno mamy, ale... Co, my zawsze jesteśmy tak grzeczne w sumie.
Nie, nic nie rozbiłyśmy nawet. No widzisz, nie mamy przypałów. Mamy przypał, na pewno, ale jakim? Nie wiem, dawaj. Nie, my najczęściej, nie że przypał, ale najczęściej się ponazywam, że jesteśmy za głośno. No, to jest prawda. To się bijemy i... No i że zawsze jest tak, że jak ludzie idą spać, to my cały czas skrzyczymy w ogóle. No dobra, dawaj dalej. Ale to ona mnie gryzie i wszystko. Eliza, ty mnie gryzie, chciałam ci powiedzieć. Dawaj dalej. Dalej, przypał, czy dużo razem spędzamy czasu, tak. No, dużo. Dawaj dalej. Nie wiem, co tu napisałam. Sekretów. Sekretów. Czy mamy dużo sekretów? Nie. Nie. Ty są, żeby... które wie wszystko prawie o mnie. Wydaje mi się, że tak 98% może mojego życia. Dobra, może 90% mojego życia. Wiesz takie rzeczy, których wiedzą rodzice. No wiem, lol. Sorry. Ja też tak, w sensie ja też ci wszystko mówię. Ale jestem strasznie zamkniętą osobą i tak, ale i tak jesteś chyba osobą, która wie najwięcej o moim życiu. No. Tak samo, więc spoko. Ile lat różnicy? 5. 7. Co? 5 lat różnicy jest między nami. Czy Eliza lubi Anię? Nie. Co? Nie, żartowałam. Lubię Anię. Żartowałam tylko. Anię jest fajna, ale się boję Ani. Czemu się jej boisz? Bo Ania jest straszna. Sorry, Ania. W sensie, ja lubię Anię. Ania jest fajna, ale ja się jej boję. Okay. Czy miałyśmy grubą spinę? Nie. Nie, my nie mamy w ogóle grubych spin. Jakby wiadomo, że się na jakiś czas pokłócimy czy coś, ale jakby takich większych spin to nie ma. W sensie zazwyczaj to jest tak, że się pokłócimy i potem Milka przychodzi do mnie i jest... No, nie godzimy się. Godzimy. No i jest ogólnie spoko. Która lepiej się ubiera? Ja. Musisz to przyznać, Eliza. No dobra, przyznaję. Bo ja nie mam w ogóle ubrań! Nie, możesz... Ja możesz nie mam wymyślić ubrań. Wiele rzeczy, możesz wymyślić wszystko z niczego. Nieprawda. Tak, i można nieprawda. Się fajnie ubierać, nie mając ubrań nawet. Nieprawda. Tak. Która się bardziej... Która jest uzależniona od telefonu? Eliza. Dlaczego ja? No ty, bo ja w ogóle nie jestem na telefonie. A kto miał ostatnio 6 godzin na telefonie? No dobra, ale ja na telefonie, wiesz, chodzi o takie rzeczy, że jak na telefonie na przykład jestem na lekcjach, ja na telefonie, nie wiem, sprawdzam cały czas YouTube'a, statystyki. Trzecia sprawa to, że na przykład filmy oglądam na YouTube i na tym, filmy na Netflixie oglądam z telefonu i tak dalej. No, a ty cały czas, no dobra, ale cały czas siedzisz na Messengerze i na TikToku. Nie, na TikToku, no tak, na Instagramie na jeszcze. Instagramie, a ja w ogóle na przykład... O, wow, ale mnie podrapałaś po plecach. A ja na przykład na Instagramie w ogóle nie siedzę, dlatego że mam mało obserwujących, znaczy ja mało osób obserwuję i jakby cały czas mam tak, że mi się kończą posty. TikTok mnie czasami wkurza, jakby nie, ja mam dziwną po prostu dla ciebie, mam mega dziwną dla ciebie. Ja nie potrafię tego oglądać, ale na fejsie w ogóle nie siedzę, więc... Nie jestem dla ciebie, nie jestem dla ciebie. Dobra, dawaj dalej. Kolejne pytania. Kończymy pytania. Dobra, no to w takim razie teraz musimy na spontanie sobie jakieś wymyślić pytania. Które bym nie czytam książek? Ja. Ja w ogóle nie czytam. Więc ja coś tam czytam sobie czasami, ale rzadko. Jakby mi się nie chce. Wolę oglądać wolę oglądać filmy. Która więcej słucha muzyki? Ja. Ty, ja robię ja w ogóle wszystko. Nie słucham. Ja robię, ja wstaję rano. Tak, ona ma AirPods i o te słuchawki działają tak, że ona słyszy tylko muzykę i nie słyszy nikogo w oku. Nikogo! Po prostu krzyczysz do nic, że się ostatnio stałam pod łazienką 10 minut, a ta co sobie śpiewała i mnie w ogóle miała mnie wywalone, bo po co mi otwierać drzwi? No nie, no ale ogólnie to jest tak, że jak ja wstaję rano, to ja od razu zakładam słuchawki i idę śniadanie robić w słuchawkach. Ja nie. Nie wiem, jak montuję to, znaczy może nie jak montuję, ale jakby jak coś robię z YouTube'em, to słucham muzyki, nie. Jak jadę autem, to słucham muzyki, wieczorem słucham muzyki, cały czas słucham muzyki. Dosłownie. Ja w ogóle nie słucham muzyki. No, ty mało. A kto ogląda więcej filmów? To też ja. Ty, ja w ogóle nie oglądam. Ja cały czas tak. Ja w ogóle nie mam na Netflixa ani nic. Ale wolę HBO niż ten. Ja nie mam HBO, dlatego musisz mi jeszcze dać hasło. Nie dam ci hasła, stary. To więcej wydaje pieniędzy na drugą osobę. Ja. Kiedy tam mi pieniędzy wydałaś, babo? A już, żeby ktoś na mnie wydał pieniądze. Która więcej je maka? Ema. No ale w tym roku jeszcze nie będę miała na mak. Jak nie byłaś? No dobra, ale frytki się nie liczą, frytki nie jest mak. No jest co? Mak! No nie, bo mam dwa razy na maku w tym roku i no dwa razy jadłam frytki, bo nie mam hamburgerów ani nic innego. Czemu nie jesz hamburgerów? Bo jestem fit. A która więcej ćwiczy? Ja. 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 Ja ćwiczę codziennie. Ja też. Ja ćwiczę... No dobra, ale... Nie widać. Ale na przykład wiesz, ja było zabiegać na rolki czy coś takiego. Ja mam treningi, wiesz, sobie robię te, a ty co robisz? Ty no, masz tylko na kręgosłup, że chyba nieprawda. Skrzywiona. Nieprawda, ja ćwiczę na kręgosłup i ćwiczę, ogólnie ćwiczę, ogólnie ćwiczę. I ja gram siatkówkę.
Dobra, słuchajcie. Ja gram się tylko kończymy ten odcinek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście oczywiście do końca. Widzimy się już jutro o godzinie 18.30, przynajmniej mam nadzieję, że ten filmik też będzie, dlatego że nie wiem jak zmontowanie będzie, ale mam nadzieję, że damy radę. Także słuchajcie, piszcie, czy chcecie mieć taki odcinek jak ten. Ja. Także słuchajcie, widzimy się później, do zobaczenia. Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, cześć kochani, kocham Was i łapkujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia, widzimy się później. Bye.